Porozmawiajmy trochę o amerykańskich jednostkach wagi. Amerykańskich, czyli używanych w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Jednostką najczęściej używaną jest funt. Dokładna nazwa brzmi funt brytyjski. Ale żeby było krócej, możemy na niego mówić po prostu funt. Najczęściej używaną, przynajmniej jeżeli chodzi o wielkości porównywalne z wagą człowieka. Żeby zrozumieć, ile to jest jeden funt, spójrzmy na parę przykładów. Większość piłek do gier zespołowych waży około 1 funta. Na przykład piłka do piłki nożnej waży mniej więcej 1 funt. Skrócone oznaczenie 1 funta to 1 lb. Litery lb pochodzą od słowa libra, co po łacinie oznacza wagę. Piłka do futbolu amerykańskiego, albo jeżeli mieszkacie w Europie, to podobna jest też piłka do rugby, też waży około 1 funta. Dokładnie waży trochę mniej niż 1 funt, ale możemy powiedzieć, że waży mniej więcej 1 funt. Waży około 1 funta. Chodzi o to, żebyście mieli porównanie, ile to jest z grubsza 1 funt. Jeżeli chcielibyśmy pójść w stronę wielkości mniejszych niż 1 funt, to kolejną jednostką używaną w Stanach Zjednoczonych jest uncja. A zależność pomiędzy funtem i uncją, jako jednostkami wagi oczywiście, jest taka. 1 funt równa się 16 uncji. Albo odwrotnie, 1 uncja równa się 1/16 część funta. Jeżeli chcielibyśmy wyobrazić sobie przedmioty ważące mniej więcej 1 uncję, to na przykład pudełko zapałek waży mniej więcej 1 uncję. Bateria AA też waży około 1 uncji. Tej wielkości przedmioty codziennego użytku ważą mniej więcej 1 uncję. Jeżeli weźmiemy 16 pudełek zapałek i zważymy je wszystkie razem, to będą ważyły mniej więcej tyle, co piłka futbolowa. 16 bateryjek też powinno ważyć mniej więcej tyle, co piłka do rugby. Jeżeli chcielibyśmy zważyć coś, co jest znacznie cięższe niż 1 funt, to przyda nam się większa jednostka. 1 tona. 1 tona równa jest 2000 funtów. W przypadku tony musicie być ostrożni, bo mówimy tutaj o jednostkach używanych w USA. I w tym przypadku 1 tona to tyle samo, co 2000 funtów. Ale istnieją też inne tony. To jest tona amerykańska, albo inaczej tona krótka, tak zwana tona krótka. W systemie metrycznym używanym w Europie jest to odpowiednik 907 kg, dokładnie 907,18 kg. Ale na poziomie bardziej międzynarodowym istnieje na przykład jednostka, która nazywa się tona długa, albo inaczej tona brytyjska. I ona jest równa 2240 funtów, czyli w systemie metrycznym byłoby to 1016,05 kg. Istnieje też tona metryczna, używana w Europie. W Europie obowiązuje układ SI metryczny i tutaj 1 tona, tona metryczna, równa się 1000 kg. Ale w tym filmie mówimy o jednostkach amerykańskich, używanych w Stanach Zjednoczonych. I tutaj 1 tona to tak zwana tona amerykańska, albo inaczej tona krótka, która jest równa 2000 funtów. Żeby zrozumieć, ile to jest 1 tona, przyjrzyjmy się znowu przykładom. Co może ważyć 2000 funtów? Myślę, że dobrym przykładem jest samochód. Średniej wielkości sedan waży mniej więcej 2 tony, czyli około 4000 funtów. Jeżeli weźmiemy na wagę małego vana, albo minivana, albo jakąś półciężarówkę, to będzie ważyła więcej niż 2 tony. A mniejsze samochody będą ważyły około 3000 funtów, czyli mniej niż 2 tony. Uogólniając, samochód osobowy waży około 2 ton. Mam nadzieję, że widzicie już, które jednostki z tych używanych w Stanach Zjednoczonych przydatne są w których sytuacjach i w których zakresach wagowych.